styczniu odbywają się zebrania wiejskie na terenie gminy Gnojnik. Mieszkańcy mają możliwość spotkania się z przedstawicielami samorządu. Jakie problemy zgłaszali tym razem? Miesiąc styczeń i luty, jak co roku, zawsze jest poświęcony na podział środków wiejskich. Myślę, że jak wszyscy dobrze wiemy, środki wiejskie są wynikiem wpłacanych podatków przez mieszkańców. Na tą kwotę składa się podatek rolny, jak również podatek od nieruchomości osób prywatnych. I te środki później są rozdysponowane przez Radę Sołecką na zebraniu wiejskim. Tutaj mieszkańcy decydują, jak te środki zostaną podzielone. Jeżeli chodzi o problemy, no to są jak zwykle problemy takie bardzo przyziemne, aby gdzieś wybudować nowe lampy, naprawić drogę, obrać rowy, czy powiedzmy wybudować kawałek chodnika. W gminie Gnojnik funkcjonuje coś takiego jak Fundusz Sołecki? Tak, w gminie funkcjonuje takie rozwiązanie. Dzięki temu środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego później można się starać o odzyskanie 30% tych nakładów, które w ramach tego Funduszu Sołeckiego zostały poniesione. Przedstawicielami wsi w kontaktach między mieszkańcami a władzą samorządową są sołtysi. Jak pan ocenia współpracę z sołtysami? No tutaj nie mogę narzekać, a wręcz pochwalić sołtysów. Wszyscy sołtysi są bardzo zaangażowani, dobrze współpracują z Radą Sołecką, z mieszkańcami. Te problemy, które zgłaszają mi sołtysi, automatycznie są odbiciem tego, jakie problemy są zgłaszane przez mieszkańców. Ja tutaj podchodzę do tego tak, że jeżeli są jakieś problemy, czy mają być robione inwestycje, to taka informacja powinna iść oddolnie, gdyż gmina może sobie wybrać jakąś, powiedzmy, wybudowanie drogi, natomiast później okaże się, że ta droga rzeczywiście jest uczęszczana przez małą liczbę mieszkańców. Natomiast jeżeli ta informacja idzie oddolnie, to wtedy najlepiej możemy wykorzystać środki tam, gdzie rzeczywiście one są potrzebne.